Witam Was tutaj, cześć, Ambizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Portal Bridge Construction. Zaczynamy. Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. Zaczynamy, czyli play. I lecimy ze stoperem. Dzisiaj dwa odcinki naraz. Jeden z Cities, drugi z Portal. I co? 24 poziom. No idziemy. Powiem tak. Przemówienie GLaDOS. Będzie kostka, będzie wieżyczka, będzie przycisk. Okej. Okay. The weighted companion cube can also be used as a portable defense against turret fire. Zaraz, co? Nie zrozumiałem jej zbytnio. Znaczy, powiedziała coś na temat tego, że kostki mogą być również używane do tych przycisków, ale co to ma do rzeczy? Aha, tu jest kostka. Tu jest przycisk. Ale po co nam kostka? Czekajcie. Bo nie rozumiem tu czegoś. Przydałby się lepszy angielski. Znaczy, według mnie po prostu nie wiem, po co tutaj kostka jest potrzebna. Przecież... A, wieżyczka tu jest. No to zmienia postać rzeczy. A, powiedziała, że wieżyczki można pewnie rozwalić też przez, przez kostką. O to jej chodziło. Pewnie tak. A, tymczasem my tu musimy zrobić most. A, bliziutko. Trzeba to przed... Nie, no serio? Okej, dobra. Obeszliśmy cię, GLaDOS. tak. Wait. Tu. I tu. Żeby nie było tak, jak to było ostatnio. Że się coś nie udawało. O, właśnie. Tędy. I tędy. My ten most jeszcze przebudujemy sobie, bo wiadomo, że to nie jest tak, jak powinno być. Mam dziwne uczucie, że to... A, dobra. Nie, ty nie. Ty się tutaj nie ulepszaj. To nie jest nam niezbędne teraz, tak? Dobra, tu i tu. Drive. Jakaś nowa muzyczka. Dobrze, teraz musimy zrobić tak, żeby ta kostka spadła nam tam, gdzie chcemy. To jest po pierwsze. Ale po drugie, musimy zrobić to tak, żeby jeszcze samochodzik tam pojechał, gdzie chcemy. I to nie jest łatwe. Dlatego co zrobimy w paru bardzo prostych krokach, a mianowicie... Proszę bardzo. Kostka, lecisz tam, gdzie chce. Albo i nie. Czekajcie. A, jakaś nową muzyczkę puszcza GLaDOS. Fajnie. Fajnie, że to je, że jest tego trochę. Tak, i tu tędy trzeba będzie ten samochodzik przepuścić. Tylko nie wiem, czy to się uda. No to zobaczymy. Wiem, moje pomysły są dziwne. W sumie można to tak zostawić. O, to, bo tamto trzeba też podczepić do tego na górze. Tak. I tak. Nie. No w sumie to tak. To też, ale... Mam dziwne uczucie, że to trzeba...
Nie, on tu się nie zmieści, ten samochód. Inaczej, on tu się na pewno nie zmieści. Teraz drive. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Dobra, drive. No teraz już się mocno wstrzyma. Okej. Kostka. Dobrze, teraz ci pokażemy, gdzie ty masz spaść. No ma, to trzeba bardziej z większym skosem zrobić. Ta. I tak. To zmieniamy i teraz weźmy to jakoś stupne, żeby ta kostka tędy przeleciała. To jest naprawdę ciężkie. Trzymasz. Dobra, gościu, jedziesz. Kostka musi być pierwsza. A co się stanie, kiedy zrobimy to tak? Dispensing product. Źle. Dobrze. Źle jest. Źle. Czekajcie, trzeba pomyśleć tutaj. Ale za szybko jedzie z samochodzikiem. To mogę powiedzieć bez problemu. A to zbyt wolno spada. Teraz. O, czekajcie, bo naprawdę pomysły mi się skończyły. Jest ten chyba odpowiedź gdzieś, ale... Nie. Dobra, mam pomysł... inny. I jeszcze dziwniejszy. Nie. Ale przekaz kliknijmy sobie bez praktyki. No bo to wiem, to też wiem. No dobra, ale... Nie ma tu nic o tym, co teraz mamy. Drive. Widzicie, tutaj trzeba będzie pomyśleć. Dobrze, zrobimy to... Bardzo dziwnie teraz. Czekajcie, to było chyba tak. I tak. To wyłącz, to też. Chyba tak. Nie. Tak. Problem jest taki, że on bardzo szybko jedzie. Kostka bardzo wolno zjeżdża. Dobra, teraz musimy wymyśleć, jak zrobić, żeby... No wiemy, żeby co? Żeby gościu wolno jechał.
jakoś tak. Nie, bo tu jeszcze musi się przycisnąć tamten. Czekaj, bo to jest chyba to złożone. Jednego gościa bym poświęcił, ale wiem, że to niestety tak nie zadziała. Dobra, dawaj. Okej. Critical error. Bo tamto nie jest niezbędne, ale tak. To jeszcze gorzej. To musi być. To musi być. Okej, dobra. Zróbmy tak. Dobra, mam pomysł. To sobie przestawmy i tu będzie ta ściana, od której będzie spadać. I jakoś to trzeba wykorzystać. Tak, wiem, w swojego bym ktoś powiedział, że to jest koszt budowy. Ja wiem, że to jest koszt budowy, ale jak to się przekłada na to, co my tu budujemy? Bo to, że koszt budowy to jest, to się domyślałem, ale... Dobra. 11 minut nad jednym testem i cały czas nie mam pomysłu, jak go przejść. I jeszcze raz to trzeba zrobić, coś takiego. Ciach. Okej, i tu będzie ta ściana. Bardzo, bardzo, pewnie to inaczej trzeba przejść, na pewno to trzeba inaczej przejść, ale sorry, ale ja nie mam pomysłów jak inaczej. Bo raczej takich rzeczy nie trzeba wydziwać. Co ja tu wymyślam? No właśnie, to może podłączę tutaj. O, tu jeszcze, no bo dawaj, czemu nie? Dispensing product. Tak. I to tutaj. Z jednego to zaczyna mi się tutaj trochę sypać już. Buja. Target acquired. Dispensing product. I don't hate you. Aha, można to w ten sposób wykorzystać. No to zmienia zupełnie postać rzeczy. No GLaDOS, czemu tego nie powiedziałeś od razu? Że przez kostki nie może do mnie strzelać. Dobra, no to... Teraz będzie szybciej. Dobra. Zaraz to zmienimy, spokojnie. Ciach, ciach, ciach. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. No, pomijając, że tam trzeba było jeszcze tylko parę rzeczy dopracować i by już chodziło, ale... Tu nie o to chodzi, żeby to chodziło, tylko żeby to wyglądało jakoś z sensem. Tak. A wyglądało bez sensu. Drive. Czekaj.
Target acquired. Critical error. Dobra, dawaj wszystkich. Tylko nie jestem przekonany, czy to się uda z wszystkimi. Wow. Kurde. Nie, jeszcze raz. Właśnie, my tutaj nie wykorzystujemy tego na górze, a to trzeba by się przydało. Będzie jeszcze stabilniej. Jeszcze stabilniej, jak wszystko teraz wsuniemy, całe podpórki, to będzie stabilnie. Przydałoby się. Okej. Dawaj, dasz. O, teraz było wyśmienić. Jeszcze się gdzieś tam rozwaliło. Next level, dobra, 15 minut nad jednym testem. Wymagający. Nie będzie przemówienia GLaDOS, będzie tonięcie, będzie bramka, będzie przyspieszenie i będzie przycisk. Nie ma, obejrzyjmy to sobie. Jest tutaj to. Okej, tu jest jakieś przyspieszenie. Teraz co? Tylko nie to. I 10. O Boże. Wiecie, co mamy zrobić? Mamy zrobić tutaj dwukierunkową. Miejmy nadzieję, że na taką wysokość to nie przyjadą przycisnąć. Poza poziom. Dobra. Zbudujemy sobie te dwa mostki i będziemy mogli myśleć. Okej. Powiedzmy, że się uda. To trzeba usunąć. To trzeba tu podwyższyć. I coś takiego. A teraz to jeszcze. I teraz mój plan na to. Oczywiście jak jakiś samochodzik nie przyjedzie, będzie normalnie, nie wiem, trupem. Teraz wystarczy zrobić tu mostki tylko. Co nie? Banalne. No właśnie, chyba nie. Serio? Dobra. Zrobimy to na zasadzie innych mostów chyba. Tak. I tak. I tak. I tak. Dobra, i stamtąd nigdzie. No nie, to nie ma sensu. Dobra. Nie. Czy ten tu się... O, genialnie. Nie. Nie, 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 nie. Test. Wiadomo, że tam to poleci. Dobra. Teraz mniej więcej widzicie, że my to robimy na zasadzie właśnie takich dwóch pylonowych mostów. A, tutaj jest jakiś łączek. A, no to świetnie. Się zastanawiam, jak tutaj to zrobimy. Dobra, i teraz wystarczy tylko to podłączyć. Wszystko z górą i z dołem i jeszcze dobrze. Jak będzie jeszcze wszystko dobrze, to już w ogóle będzie szał. O, mniej więcej tak. Nie, tutaj musi to być połączenie. O, jeszcze lepiej. Pewnie tam się puści to jeszcze dołem. Dobra.
Nie. Tak. Może trochę kosztowny jest ten most, ale powinien wytrzymać z tego co pamiętam. Chyba. A my i tak jeszcze zrobimy tą tańszą, znaczy jeszcze go ulepszymy i wtedy już będzie jeszcze droższy. Jestem ciekawe, czy te pieniądze, które tutaj są ograniczone. To byłoby dobre. A, tu jeszcze coś jest. A, jak miło. Może jednak nie. Dobra, jeszcze tutaj. No i właśnie to jest niestety w tych mostach to, że są czasochłonnie trochę denerwujące. I tutaj. No tutaj to wiadomo, że to się nie ma szans utrzymać. Więc tutaj nawet nie ma drudzy. Ale jak zmienię coś takiego i jeszcze lineczki później można dorzucić do tego kompletu, no to będzie już istny cyrk na kółkach. Tak. Tu. I stąd tu. O, tutaj. To też się może przydać. I tu, o, i tutaj. No, teraz będzie lepiej. Chociaż i tak wątpię, żeby się to utrzymało. O, właśnie. Linki tutaj będą potrzebne. Pomijając to, że ja to robię w ogóle na odwrót, to linki się przydadzą. Nie. Tutaj nic nie będzie, tu nikogo ma nie być. Stąd i tu jeszcze. I z tym by obywatel połączył, bo to też jest tam. Tutaj jeszcze podłączmy to. I to z tym. I teraz test. Widzę, masz problem. Tam w ogóle słyszeliśmy jakiegoś gościa już go puściło. Władze wyobraźni. Nie wiem, gdzie on w ogóle by on wyleci, jak go tak puścimy, ale no dobra. Zobaczymy. Ma tu i tu i tutaj. Dobra. Lepiej. Dobra. Wygląda dobrze, wiecie? Wygląda nawet bardzo dobrze. Ej, no taki most to ja lubię. Dawaj wszystkich 10. No ba, zaczynam się bać. Nie jestem przekonany, czy się to uda. Może tu im puśćmy pod górkę, żeby trochę to zwolnić. I później jakoś tu. Oni teoretycznie już możemy to sobie odpuścić, ale nie. Ale dobrze znacie mnie. Ja nie odpuszczę. To w ogóle ma sens? Ma sens, okej. Okay. Dobra, skoro ma sens, to dobrze. Ktoś przebije coś takiego? Nie. Tu samochodzików jest po prostu bardzo dużo. Nie wiem, ciekawe, gdzie oni wsiadają, bo nie widać jeszcze. Okej, przesadziliśmy. Było do przewidzenia.
Nie. Tu. Tak. Nie. Wszystko. Aha, my na dół to zrobiliśmy. No to było wszystko. Jeszcze trzech. Dobrze, zrobimy tutaj. Kytasz test. Patrzaj na to. Patrzaj na to. To będzie coś. Oh yeah. Teraz to się mogą bać ci kierowcy. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ktoś ich utrzyma. Nie powinna nawet utrzymać, powiem to więcej. Dlatego zmienię tutaj coś takiego. I mój trik, czyli tak, nie, to przesuń i dawaj tu, stópka, 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 stópka. I jeszcze muzyczka. To stoi. Jakim prawem? Ale sądzę jednak, że trzech to nie wyłączy. Nie, jeszcze trzeba coś dobudować. Ej, serio. Tylko tyle testów. Któryś tu wpadnie. Jak się zostawia im wolną drogę do śmierci, no to któryś z niej skorzysta, to nie? Cennego, ten most tutaj ledwo co zipie. Bo oni tutaj z mocną prędkością spadają. Ja tu jeszcze sobie pozwolę coś takiego zrobić. I teraz. Tak. Tak. Tutaj jest połączenie i powinno to niby otrzymać, ale kto to wie. Nie, wszystkich. Wszystkich! My tu walczymy o wszystkich. Jednego to już przepuściliśmy, jeden to był prosty. Co? Zapchało się? Jakim prawem? Się tutaj zapchało. Bo po prostu mu noga utkwiła. My myślimy o tutaj twardych zadaniach, a ten tutaj sobie tak utyka. To jest po prostu... Rajd! Dakar! Tego próbujemy uniknąć. Jakkolwiek, ale próbujemy uniknąć tego tutaj wypadku. Mi się wydaje, że to jest przekombinowane.
każdym razem oni tutaj inaczej wpadają. To jest jeszcze bardzo interesujące. Czemu? Czemu wy nie potraficie tu po prostu wejść? No, nie rozumiem tego. Bo to wszystko jeszcze pod ten przycisk ustawiane, tak? To by to inaczej tylko nie wiem. Za nas spadło coś. Dobra, tu widzę, że wszyscy. Coś tutaj widzę, że padaka. Dobra, i co jest z tym rezonansem trzeba zrobić? Czemu tutaj nie jest podłączone? Można, można. What? To tak to my nie chcemy. Dobra, powiedzcie, że oni wy to wszyscy przylecą. Nie. Teraz trzeba wyjrzeć, to też i to i tą skocznię trzeba obniżyć i będzie. Nie no, chciałbym z 3 testy zrobić w ciągu jednego odcinka. O! Ale zaraz, my teraz za szybko jedziemy. Na wstecznym wjechał, ale wjechał. Dobra, gościu, wierzę w ciebie, wierzę. Ja teraz jeszcze skąd ten się wziął. Jedziesz, śmiało. Nie, jeszcze jeden robimy, nawet jeżeli będzie 40 minut. Zobaczmy najpierw, co to jest. Będzie przemówienie Galos, będzie latanie. Laserki. For the first time, a completely free-hanging bridge construction is required in the upper section of this test chamber. We are now required to provide this inspirational quote. Uninitialized database. Likewise, there is no shame in researching effective construction methods in the Library of Best Practices. Library of Best Practices. Że tutaj chyba jeszcze żaden most nie zadziałał, coś takiego powiedziała i trzeba pomyśleć. Puszczamy 5. Drzwi są otwarte. What? Aha, to jest utrudnienie, GLaDOS. Ja rozumiem, że przeciągnąć prosto też się nie da. A właśnie. Powiem tak. Stało 5 minut maksymalnie, więc nie będę komentować teraz tego, co robię. O, będzie komentarz, ale teraz będzie timelapse, żeby było szybciej. Miał być komentarz, no i jest. Co prawda nagrywane dużo, dużo później po nagraniu, ale dobra. Tak jak widzicie, mamy tutaj dosyć duże utrudnienie, ponieważ mamy tylko jedno łącze
i nawet do tych moich technik, które ja tam czasami korzystam, nie można się odnieść. No tutaj próbuję zrobić taki jak najlżejszy most, jak widzicie, ale trzeba tutaj naprawdę bardzo mocno na tym jednym łączu i pomijając to jeszcze obciążenie zrobić na no, tutaj ogólnie już most mamy. Przepraszam. Ojej. I jeszcze raz. Dobrze, no to tak, ten, jak widzicie, ten bardzo duży łącz zrobiłem na górze, żeby to jak najlepiej się nam jakoś trzymało. No i zaraz zobaczymy, czy to się udało. No, jakoś stoi, ale jeszcze, o właśnie, to jest to boczne. I tu jeszcze jeden zawsze może być. No i zobacz, no i gościu przyjechał. No i co prawda, wybuch. Tutaj trzeba zrobić z kolei most z drugą stronę, żeby on spadł i nie wleciał w laserki. No ale to ten to już jest jakiś taki prosty trochę. Tyle. No zobaczcie. No powiedzmy tutaj. No właśnie, no i tutaj już ostatni taki najprostszy ten most, no to wystarczy połączyć go. I tyle. Także komoda to trudniejsza, tylko już bardziej taka czasochłonna. Dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie jak będzie timelapse. No. Muzyczka w tle oczywiście została, słyszycie? No dobrze, no widać gościu i możemy wrócić. Dobrze, dobrze, wracając. Udało mi się zrobić ten most. Jak widzicie, mamy cały. No i puśćmy teraz wszystkich. Ten most tutaj, co widzicie, to jest naprawdę cud, że on tutaj stoi. To tutaj to też. Widzicie przecież, co tu się dzieje. I zaraz się sypnie. Ale się udało. I to jest najważniejsze. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie go w górę. Na moim zegarku są 43 minuty, ale licząc na to, że przyspieszenie było, więc było. Więc inaczej to będzie wyglądać. Dla nas obserwuje, mamy ciastko. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!